Hej, cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Miwoli, a to jest Zagrajmy w Assassin's Creed 3. Ty naraz? Niestety nie. Jak widzicie, jestem tuż koło misji, szybko się przebiegłem. A oto i ona. Bitwa pod Monmouth. Connor, my friend! You have arrived just in time to bear witness to our glorious victory. Where is Charles Lee? That bâtard. He shows up in the middle of our preparations and just takes charge. Screams at everyone to advance and then rides away. I am left to pick up the pieces. Mam, zanotowałem to. Trzeci raz, where is Charles Lee? Where did they come from? Send word that we are falling back! Everyone, to me! Now! Now! I will hold the area while you bring them to safety. I grant you my finest soldiers to serve as your personal guard. There is nothing they will not do to ensure you are victorious. Bonne chance, mon ami! Jak widzicie, mamy do dyspozycji jedną armatkę i czterech kolesi. Co to oznacza? To oznacza, że musimy wyeliminować 8 plutonów jedną kulą. A jeżeli będziemy na wystarczającą część, mieli wystarczające szczęście, to mamy zneutralizować 2 plutony jedną kulą. Co? Może są szanse, że się uda. Czekajcie, niech się nałożą. Jakoś nie nakładają się? Tak, wsiadły dwa plutony jedną kulą. Teoretycznie mogę tutaj sterować myszką chyba. Zaraz sprawdzę. Nie, nie mogę myszką, mogę tylko myszką się patrzeć. Okej, mamy cały pluton zneutralizowany, dwa wyzwania wykonane, a misja jest naprawdę przyjemna. Gdyż można przez chwilę postrzelać i się pouczyć trochę jak Ezio Auditore w Brotherhoodzie. Kiedy bronił... Nie, nie Monte Carlo, nie Monte... Monte... Rigioni. Tak, to było Monte Rigioni. Nie grałem w Brotherhooda, to wiem tylko z moich obserwacji z filmów, jakie widziałem. Gdyż oczywiście musiałem sobie uzupełnić wiedzę o Assassin's Creed, którego nie mam. Co nie. Ale z tego co pamiętam z wideo, to tam właśnie była taka akcja. Niestety patrioci mi pomału giną. A się nie będę skupiał na takich, wiecie, tamtych dwóch stojących. Ale raczej postaram się zneutralizować całe plutony od razu. Mam jeszcze 50 sekund, żeby się utrzymać. I bardzo małą garstkę patriotów. Bo oni jak ostatni dzieci stoją przed osłoną. Jeszcze odrobina. Trzymajcie. Tam już koleś ucieka z tyłu, jak widzicie. Ci już raczej nie przybiegną tutaj. Wysłana tylko tutaj ta grupka. Tak mi się coś zdaje, że tamci z tyłu widzicie formują bardzo ładną linię, ale nie zaatakują. Udało się? We are low on ammunition, sir, and the enemy advances. Then we need to pull back, rejoin the others, and cover their escape. Zapobiegnij egzekucji. Koniu, głupi koniu, gdzie ty uciekasz? No koniu, ej. Dobra, zapobiegłem egzekucji. Myślę, że teraz mogę uciekać po prostu, bo na tym to polega, żeby po prostu przerwać i dać
im uciec. Nie wiem, czy mi się uda to wykonać, ponieważ teoretycznie powinienem to zrobić jadąc na koniu, ale ten durny zwierzak oczywiście gdzieś mi uciekł. Czołem, panowie. Okej, jest. Wystarczy nawet w nich wpaść, nawet nie tyle zacząć z nimi walczyć. Desynchronizacja. Aha, zastrzelili mnie. Czyli możliwe, że nie miałem tutaj korzystać z konia? Nie wiem. Spróbuję jeszcze raz złapać tego tutaj, który stoi z tyłu. A, i gdyby konia dokładnie na niego wskoczył, to byłoby coś pięknego. Po prostu czysta poezja. Cześć. Tak się zapobiega egzekucji w wersji Connora. To jest naprawdę bardzo łatwe, wystarczy przebiec koło nich i oni już się rozpraszają i nie mogą dokonać egzekucji. Oj, ty chyba krwawisz albo coś takiego. Peszek. Cześć. A tu są nasze piękne wojska i już biegnę. A... Dobiegłem. Czyli koń nie był potrzebny. Well done, my friend. You have saved many lives today. Connor? Charles Lee has betrayed you. He forced retreat in the midst of battle, hoping the loss would take the lives of your men and see you relieved of your command. What? I'm sure he will come and spin a tale saying that he was outnumbered or I was somehow to blame. All lies. I will say it one last time. That man is your enemy, and he will not stop until you are dead or dishonored. Connor's tale rings true. Lee was acting most odd upon the battlefield. I will investigate these allegations at once. The time for that is long past. This must be done properly, else we're no better than those we oppose. Never mind the political ramifications of such an act. Should you choose to spare Lee's life, then I will take it myself. Enjoy your victory, Commander. It will be the last I deliver you. Grubo, nie? Pyk, pyk, pyk. 100% synchronizacja. Wow. Szaleństwo. I co, już kolejna sekwencja zakończona? Tak, sekwencja 10 zakończona. Jak widzicie, te sekwencje, szczególnie teraz na końcu, lecą jak głupie. Coś Connor będzie mówił, bądź czasami w takich momentach lubi mówić. Something's happened, Desmond. Abstergo has your dad. Where? Italy. Same place they were holding you. What are you two waiting for? Let's go. There's more. Hello again, Mr. Miles. I hope this message finds you well, or as well as it can, all things considered. It appears we now each have something the other desires. I propose a trade. Bring me the apple, and I'll return your father to you no worse for the wear. Should you refuse, he will still be returned, albeit much worse for the wear. I assume you'd like to avoid an unpleasant outcome. I always knew it would come to this. Just not so soon. I wonder if Abstergo even knows what's about to happen. And has this been a part of their plan all along? Maybe they want the world to end. To see it all burned away. Then they'd have their new world, ripe for the reshaping. We talked about looking for another power source, leaving him there. It's probably what he'd want, for us to finish the mission. But I can't.
It's hard enough taking a life, but letting one be taken? Knowing there was something I could do about it? Not a chance. Might be I'm risking my life, risking all our lives to save an asshole. But what else am I supposed to do? That asshole is my dad. Jedziemy odbić... Jak on się nazywał? Jedziemy odbić pana Milesa z rąk Abstergo. There's an elevator bank down the hall. Try not to let them see you. They know I'm here, Rebecca. There's no way they don't. This was a bad idea. Cichy alarm, Desmond. Uwaga, Desmond. Czułem, panowie, poznajecie mnie? Tak, to ja. Macie fajny komputer, tylko czemu nic na nich nie robicie? Patrzcie. Patrzcie, kolesia. Patrzcie go, patrzcie. Koleś wklepuje na komputerze coś, a ma biały ekran. To nic nie faktu, że mają logo Abstergo na kompie i chciałbym mieć taki komputer, laptop w sensie. Bo fajny znaczek. Na pewno dużo fajniejszy od Apple albo czegoś takiego. Hand over your weapons and come with me, sir. I can show myself in, but thanks for the offer. I'd rather this not turn ugly, Mr. Miles. Then let me through. Subdue the subject, please. Nie wiedzą, że mam te ostrze i chyba... O, wskoczyło podwójne Desmondem. Podwójne Desmondem są piękne. Postęp, patrzcie. Tam stoi dosyć nieprzyzwoicie pałka. A tutaj Desmond ma ukryte ostrze i nóż. Mogę to podnieść? Nie, myślałem, że mogę tym walczyć. Czekajcie, stamtąd przyszedłem, czyli teraz mam iść tam. Nie ma to jak w domu, nieprawdaż? Windą? Nie mogłem użyć schodów? Pamiętam te windy, pamiętam. Well, so you've learned absolutely nothing since you left us. Walking into an elevator in the middle of a hostile environment. Really? Where's my father? You'll see him soon enough. Now be a good boy and wait for security to fetch you. You're gonna have to climb the rest of the way. Widzę, że Vidic nie nauczył się niczego od czasu naszego ostatniego spotkania. Naprawdę, ach, taki bardzo sentymentalny poziom. Spójrzcie, czy to nie wygląda wam znajomo? Te tutaj, te serwerownie. To nimi uciekaliśmy na samym początku dwójki. Jeżeli tego nie pamiętacie, to... Gdzieś tam jest pewnie playlista bez takiego odcinek z tego. Nie wychylaj się, bo spadniesz. Wolę się sam nie wychylać, bo spadnę. Ja nie mogę, co to było. To naprawdę musiało boleć, ale trudno. I o ścianę go, i gardło kulano, i kata. Fajnie, że mu się nagle pojawia nie wiadomo skąd nóż, ale... To szczegół. Tak pięknie się im wyprowadza kontry. Po prostu wiecie, walka Desmondem jest... piękna. To mi przypomina trochę siedzibę Google'a. Ktoś wybił szybę, nieładnie. Wiesz, jak wiecie, Google ma jakieś takie fajne siedziby, wiecie, z poduszkami, osobnymi rzeczami, takie ogólnie wypasione. Ale nie. Nie ma nic piękniejszego od walki Desmondem. Tam pewnie na dole, nie wiem co to ma być, ale... Nieważne, mogę przeskoczyć oknem, które wybili. Pewnie specjalnie jej wybili, żebym mógł wejść.
Ale trudno. Tędy nie przejdę. Tędy też nie, czyli co, muszę wejść do windy? Nie. A to zaskakujące. Aha, te drzwi. Home, sweet home. Let's not draw this out. You got nowhere to go, and I've got a gun. Speaking of which, it's the 21st century and you're still running around with only a tiny knife for protection? It's stupid. All right, Desmond. Game's over. Not now. Not now. Я исчезну, робота! Нет! Get out! What the hell was that? Sil robota do wykonania. What the hell is going on? Ale pamiętacie to? To jest to łóżko niewygodne, ultra niewygodne z podpórką pod kręgosłup. To jest komputer Vidika. To tutaj się szlajaliście w jedynce, jeżeli graliście w jedynkę. Jeżeli nie graliście, tak jak ja, to trudno, też się tutaj szlajaliście, bo w dwójce na samym początku tutaj się szlajaliśmy, jak się Ezio rodził. A to po pierwsze, a po drugie... Kichnę. Uff, dobrze, że powiedziałem, że kichnę, bo wtedy się nie kicha, wiecie, takie... manewr broniący. Jak jesteś pewien, że kichniesz, to na pewno nie kichniesz. A teraz nie, gdzie mam uciec? Abstergo Industries. Warren Vidic. Abstergo Industries. No teraz ryptam. Gdzie ja mam... Aha, tam mam uciec, tak? Tymi drzwiami. Coś napadło naszego chyba rosyjskiego przyjaciela. I go opętało. Nie wiem, może to jabłko, które Desmond ma w plecaku. Nieważne, ważne, że my się mamy za nim udać i go gonić. Poznajecie ten labirynt. Na toaletę serwerownie, którymi biegaliśmy w dwójce, kiedy uciekaliśmy wraz z Lucy. Zaczęli do mnie strzelać. A ja mam takiego pcha, że chciałem zgarnąć kolesia w powietrzu. Mam cię. Zabraliśmy mu pistolet, tak? Tak. Teraz się zabawimy. To jest tak jak Connor, tylko że nie trzeba przeładowywać. Znaczy fajnie to przeładowuje, bo wiecie, nie zadbali o animację tego. Dobra, przeładuję. Chcę coś sprawdzić. Koleś, atakuj. I czego pokazujesz, że do mnie celujesz? Po prostu atakuj. I teraz jest fajne. Puść.
Aha, ona to mówi, tak? No już, nie zabiłem cię, możesz mnie wpuścić. Aha, te wielkie drzwi się otwarły. No panowie, mamy wiele do wyjaśnienia, nieprawdaż? Dad? Not so fast, Mr. Miles. In case you hadn't noticed, I'm the one calling the shots. Now give me the apple. You want it? Fine. Here it is. Wait! No! Sorry, Vidik. Nigdy cię nie lubiłam. Never should have come here. You put everything on the line for what? So you could rescue your father? Yeah. Teraz zostało nam najłatwiejszy etap, czyli wyjście. Właśnie, spacja E, lewy R. Dobra. Jakim cudem ty kolej czujesz? Dobra, nieważne, będę cię szukrzyć. Teraz klikam, wiecie, na zmianę Q, E, spację, R. Na przykład teraz klikam spację. Przedtem było R, przedtem był lewy. Teraz Q. A co, bo mogę. Biegniemy trochę. Wolność. I'd get the power source hooked up before heading back into the Animus. But it's your call. Nie, nie podpinam, ponieważ poprzednio podpiąłem, zakończyłem odcinek i mi stwierdzili, że nie podpiąłem, więc wiecie, wejdziemy do Animusa, mamy jeszcze jakiś czas, krótki, bardzo krótki, 5 minut może. Home stretch, Desmond. I can feel it. The tides of war are turning. The loyalists fall back beneath the advancing Patriot Army. Their hold on this land weakening by the day. But the Templars only seem to grow stronger. Though fewer in number, the threat they pose appears undiminished. Making matters worse, Washington chose to spare the life of Charles Lee. I am told he has taken refuge inside Fort George, and so my days are spent searching for a way to breach its walls. Of my father, there is no trace, and I am glad of it. If I can be rid of Lee, there may still be a chance for reconciliation. And through it, peace. Dombóstwo Davenporta. Connor, he's asking for you. Hello, Connor. Come now. Your sadness won't sustain me any more than that fool woman's soups and potions. Tell me of your latest exploits. Charles Lee has been exposed, and the Patriots finally rid of him. They march now to secure the remaining cities that this country might finally be free. Then you have won. The land and your people are safe. Yet you seem troubled. Washington spared Lee's life. So long as he lives, all are in danger. The same is true for your father.
When you first came to me, you understood what had to be done. Swore you'd see it through. If not for the Brotherhood, for your people, and all those threatened by the Templars. But with Lee gone, my father might... Listen to me. You have not come this far to throw it all away over misplaced sentiment. Both men must die. Achilles. There is nothing more to discuss. Connor, I came as soon as I could. Tell me you bring good news. The Comte de Grasse said yes. You need only join his fleet in Chesapeake Bay, and they will serve as required. But what exactly is it you intend? It's better that I show you. Charles Lee may have been dismissed, but it does not mean we are safe. But the commander? The commander underestimates the threat, and no more time can be wasted trying to convince him otherwise. I must do this on my own. Do what exactly? Kill Charles Lee. He hides within Fort George, which is itself surrounded by a militarized district. I cannot hope to infiltrate it directly, so I will go under instead. Incroyable. The tunnels leading to the fort have been filled in. While I secure the Admiral's ships, I need you to clear them for me. And the ships? When signaled, they will bombard the fort. Breaching its walls and creating a distraction, I see. In the chaos, I will slip inside, find Charles Lee, and silence him forever. Jak widzicie, chytry plan Connora na załatwienie Charlesa Lee. Tutaj toporek Tomahawk ciągle leży wbite. Leży wbite? Chyba jest wbite. Ale to nie takie nieważne, trochę. Ja się udam na najwyższy punkt w okolicy, czyli na nasz komin. Czekajcie, tam jest morze, tak? To myślę, że ten komin będzie spoko. Sobie machnę takie... O, widok. Na Akile. Connor pomiędzy dwoma drzewami i widok na Akile. Tak, myślę, że ja się z wami w tym kopcącym miejscu pożegnam. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Do usłyszenia następnym razem. Hejo!